Jako, że jestem dużym fanem, wielkim fanem, Walaszka, Blok Ekipy i Bomby, którego ciągle nie ma, będę próbował mówić jego głosem. Może mnie oskarży, a może będzie chciał ze mną wypić, nie wiem, a może jedno i drugie. Nic, ale do rzeczy, jako, że lubię zbierać śmieci, elektronikę i różne tego typu. Dostałem wczoraj cynę od mojego ziomeczka Simona, że na jego ulubionym zrzucie towaru leży trochę gratów, m.in. wzmacniacz Pioniera, Technicsa i subwoofer Sonego, który praktycznie dostałem za przysłowiową piątkę. I kurde, on chyba działa. Dobra, włączył się. Przewody mamy podpięte. Co o nim możemy powiedzieć? Z sieci pobiera no 70 W. Ma automatyczny wyłącznik. Wejście tak jak mi się podoba, czyli niskiego poziomu. I został pierwszy raz uruchomiony przez żarówkę i nie wykazał problemu wysadzających korków. Masę też ma dosyć dużą. Więc ciekawe jak to gra. Cholera, teraz brzmi bardziej jak Cejrowski. Ale okej, nie ma ideałów. I powiem wam, że jest masakra. Miłe brzmienie, nic nie buczy, nic nie pierdzi, bas naprawdę dosadny. Niestety widzimy uszkodzenia i masę przybrudzeń. Myślę, że taki subwoofer by z powodzeniem uzupełnił buraki w mniejszym zestawie audio na pokój taki jak tutaj do testów, około 18 m2, robi naprawdę robotę. Brzmienie jest naprawdę fajne. W następnym filmie przedstawię jak wygląda to z satelitami. Możemy wykorzystać te małe 40 W satelity Tonsilla, ewentualnie ciut większy model, i zrobić z tego zestaw 2+1. Jako fanatyk mam ich więcej. Te oczywiście czekają na regenerację, więc zapraszam na następny filmik. Nara.